Drodzy bracia i siostry, ja będę stał tutaj, tak troszeczkę z boku. Jeżeli ktoś nie widzi dobrze ekranu, to niech sobie znajdzie takie miejsce. No, włączyłem. Jest działa, o, działa i to bardzo głośno. Trzeba ściszyć. Więc jeżeli ktoś dobrze nie widzi ekranu, to niech znajdzie sobie miejsce, żeby widział. Dzisiaj moja postać w ogóle może być niewidoczna. Przyda się tylko... Znowu z dźwiękiem coś. Tak? Teraz bracia opanują sytuację. W razie czego będę mówił, jak dawne... Jak dawne czasy bracia musieli bazować na swoim własnym głosie bez wzmacniaczy. Ale chyba już jest nawet głośniej niż potrzeba. Więc jeszcze raz. Kto nie widzi ekranu, niech postara się, żeby widział. Przyda się tylko mój głos i ekran. Także mnie nie musi widzieć, niech stanie sobie tak siądzie, żeby widział, co jest na ekranie. Zacznę od pozdrowień od mojej siostry, od mojej żony, siostry Ewy, która ma się coraz lepiej po naszym wypadku, tak jak niektórzy bracia pytają, niektórzy nie pytają, ale na pewno się ciekawią. Więc wracam powoli do zdrowia takiego już w miarę normalnego i jest gotowa do usunięcia z jej nóg to, co jej na operacji wstawili po wypadku. Także moja córka Ania z rodziną prosiła, żeby jej pozdrowienia przekazać, więc tutaj na początek przekazuję. A temat, który widzimy tutaj, z nami liczba bestii, pojawił się dlatego, że niektórzy chrześcijańscy nauczyciele, pastorzy proponują różne dziwne wyjaśnienia na temat tejże liczby. Dlatego postanowiłem zebrać wszystko, co się da na temat tego znamienia i liczby bestii. Czyli będziemy chcieli wycisnąć z tego wszystko, co się da, z objawienia, z tych zapisów kilku wersetów i doprecyzować pewne pojęcia, tak żebyśmy zobaczyli i nie dali się nabierać na to, że znaczenie bestii, znaczenie tego znamienia to albo tamto i każdy może mieć jakieś swoje własne na temat poglądy. Słowo znamie albo znak może się odnosić do różnych rzeczy w świecie. Odcisk na piasku, rysunek na tkaninie, blizna na ciele, znak firmowy jakiegoś produktu. I takie znamie, taki znak, produkt na sobie może nosić. To nas nie interesuje. Takie znaki nas nie interesują. Nas interesuje biblijne użycie słowa znamie w objawieniu 13, które od wieków rozbudza wyobraźnię chrześcijan. Każdy wie, że wiąże się z antychrystem. Ale co dokładnie oznacza? No i kto jest tym antychrystem? Człowiek czy instytucja? Już się pojawił, czy dopiero nadejdzie? A może znamie to szczepionka przeciwko COVID-owi, jak niedawno usłyszałem w pewnym wykładzie, nazwijmy to w cudzysłowie wykład, bo trudno nazwać to wykładem. Jeżeli tak by było, to mamy bardzo szybki sposób uzyskania zbawienia bez walki z bojaźnią i zedrzeniem. Wystarczy się nie szczepić i kto nie przyjmie szczepionki, według tego mówcy, już jest zbawiony. A ci, którzy szczepionkę przejmą, no to automatycznie przyjmują na siebie 666 i po nich. Takie są też teorie. I to był główny powód, że ten temat przygotowałem. A drugi powód, że warto zebrać materiały, które na ten temat mamy, bo się okazuje, że więcej jest podane i zrozumiane, niż ogólnie wiemy. Ogólnie wiemy, że nic nie wiemy na temat tego 666. Jak się okaże, według mnie wiemy wszystko, co nam potrzeba. Więcej nie potrzeba. Więc dzisiaj zebranie tego wszystkiego, co jest wiadome, a czasami może nieuświadamiane. Określenie antychryst składa się z dwóch greckich słów. Anti i Christos. Ten anti ma dwa znaczenia. Pierwsze to jest naprzeciw w odniesieniu przestrzeni. Bo ja stoję naprzeciwko obywatelstwa, a wy siedzicie naprzeciwko mnie. Takie znaczenie, naprzeciw. W tym znaczeniu naprzeciw, naprzeciwko, anti nie występuje w ogóle w Nowym Testamencie. Ma też drugie znaczenie. W zamian w miejsce czegoś. Jest to jedyne znaczenie, w jakim anti, greckie anti, występuje w Nowym Testamencie. Podam trzy wersety biblijne, żebyśmy zobaczyli ten anti, bo to ważne, żeby zrozumieć w ogóle antychryst, bo każdy myśli, znowu obiegowa opinia, kto antychryst, jeden człowiek, wróg Chrystusa, przyjdzie i będzie przeciwko niemu, z nim walczył i coś przeciwko niemu robił. Mateusz, 5 rozdział. Słyszeliście, że ich powiedziano oko, anti oko w Grece, a ząb, anti ząb, zamiast, w miejsce. Nie kontra, nie żeby ząb zwalczał ząb. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na ogół anti-wielu. Życie Jezusa za życie innych osób. Gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, a gdy będzie prosił go o rybę, da mu zamiast ryby
anti, damu zamiast te, a zaraz, a się zamiast, damu anti ryby, węża, czyli zamiast, w miejsce ryby, prawda, damu węża, żeby dziecku zaszkodziło, a może by się przestraszyło. I tam widzimy, nawet byśmy nie podejrzewali, że anti występuje w Grecjach takich znanych nam wersetach. Tam jest właśnie to anti. To samo, które występuje przy antychrystus. Zamiast w miejsce Chrystusa. Zatem antychryst to ktoś lub coś zamiast w miejsce Chrystusa, a nie ktoś przeciwko Chrystusowi, kto się jawnie objawi jako jego wróg i będzie występował i chciał go zwalczać i coś przeciwko niemu działo. On będzie, to on w pewnym sensie jest przeciwko, bo jeżeli się podszywa za niego w miejsce jego, no to jest jego, nie jest jego przyjacielem, ale to nie jest ktoś, kto z otwartą przyłbicą występuje jako wróg Chrystusa i on będzie sobie postawił za cel zwalczyć, zniszczyć Chrystusa i jego dzieło. Nic takiego. Chodzi więc o fałszywego Chrystusa, o imitację tego prawdziwego, też składającego się z głowy i z ciała. Stąd jeden i drugi, Chrystus, ten prawdziwy i ten anti, są porównani w Biblii do człowieka. Czytamy z pierwszego Koryntów, albowiem jest, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, albowiem i ciało nie jest jednym człowiekiem, ale wieloma. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Prawdziwy Chrystus, porównany do człowieka, w którym to człowieku Chrystus jest głową, a Kościół członkami jego ciała. Mamy wyraźny tego zapis, porównanie do Chrystusa, tak zwany Chrystus, głowa i ciało, często mówimy. A teraz weźmy z drugiego Tesalonicjan, gdzie jest mowa o tym antychryście. Niechaj nikt z was w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwszej powrót Jezusa, bo mówiono za już w tamtych czasach, że wrócił Jezus po raz drugi, więc Paweł uznał za właściwe uzmysłowić wszystkim, że jeszcze nie wrócił, że nie nastanie. Nie na sami pierwszej powrót Chrystusa, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek, zauważmy, człowiek, znowu człowiek, niegodziwości albo człowiek grzechu, zależnie od tłumaczenia, syn zatracenia albo syn zguby, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a tym kimś był pogański Rzym, który nie pozwalał się rozwinąć temu systemowi, ponieważ był konkurencyjny dla cesarzy, którzy nie tylko uważali się za cesarzy, a także za najwyższego kapłana religii pogańskiej. A wtedy objawił się ów niegodziwiec, znowu człowiek niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije duchem, nauką, jedno ze znaczeń słowa duch, nauka, ust swoich, to się stało w reformacji, i usunie blaskiem przyjścia swego. Zobaczcie, braterstwo, że ja tak pod synowem zabiję blaskiem przyjścia swego, to pod blaskiem dałem w nawiasie Epifanią, a pod przyjścia paruzji swojej. Jak to od razu przemawia do wyobraźni. To nie są moje dodatki, tak jest w Grece. I lepiej czytać to po grecku. To znaczy, że on go zabije tym ciosem w reformacji, z którego on się, chociaż była krwawa rana i na śmierć, wyleczył i usunie epifanią paruzji. Zobaczmy, jaka to jest głębia myśli. Oddzielny temat można było powiedzieć. Epifania paruzji, głos tak zmyka, raz się pojawia. Epifania, słuchać mnie w razie czego, bez wzmocnienia na końcu? Słabiej. No właśnie. No będę czuł, że nie idzie, to będę podnosił głos. Albo wezmę do ręki. Może wezmę tamten. Tu mnie jedną rękę mam wolną. Którykolwiek mi dajcie. A to wyciągamy. Zmiana mikrofonów będzie lepiej. O, nawet teraz słyszę siebie lepiej. Nareszcie będę wiedział, co mówię, bo tak teraz mówiłem. I ja nie wiedziałem, co ja mówię. I w końcu tak to jednak dużo zależy od sprzętu. Czyli mówiłem o tej końcówce, prawda? Czyli usunie go blaskiem przyjścia swego, tak tłumaczą to przekłady, ale dokładnie w Grece usunie epifanią paruzji. To znaczy, kiedy paruzja, pierwszy etap obecności, w której naszego Pana w niewiedzy przed światem, stanie się powszechnie znajomą. Zostanie zepifanizowana, bo wiemy, że epifania to jest z greckiego, tak, oświetlanie, wyjawianie, odkrywanie, pokazywanie pełnego obrazu danej rzeczy, danej sytuacji. Ale to mówię, to oddzielny temat, na to można było to poświęcić. Skoro według Pawła w drugim Tesalonicjan początki antychrysta sięgają czasów apostolskich, a Jan w swoim pierwszym liście to potwierdza, wszelki zaś duch, znowu ma naukę, duchy nie głoszą żadnych nauk, te istoty duchowe, wszelki zaś duch nauka, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli nie wyznaje okupu, pomija, lekceważy, o to mu chodziło, mówiąc o przyjściu Jezusa w ciele, to taka nauka, taki duch nie jest z Boga. Jest to duch, nauka antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Czyli chcę właśnie pokazać, że początki były w czasach apostołów,
Paweł tak na to pokazuje, Jan na to pokazuje, ale koniec zabicie dopiero przy powrocie naszego Pana. Więc skoro koniec ma być w czasie drugiego adwentu naszego Pana, to nie może to być człowiek, lecz system, instytucja podobna do prawdziwego Chrystusa z własną głową i ciałem, bo żaden człowiek nie żyje około 2000 lat, jakie dzielą pierwszy, drugi adwent. Zatem, jak wiemy, i to było od dawna, to już protestanci do tego doszli, że tym antychrystem jest papiestwo, które, gdzie papież jest głową zamiast Jezusa, anti, a hierarchia jest ciałem tego antychrysta zamiast prawdziwego Kościoła. Tu od razu informacja. Bracia katolicy nie są częścią systemu antychrysta, żebyśmy je karzyli, lecz jego ofiarami bardziej. Bo papiestwo jest pokazane jako bestia, zwierzę, a Kościół katolicki nie jako bestia, zwierzę, jako kobieta, która siedzi na tejże bestii. Mogłoby się zdarzyć, że papiestwo, bestia mogłaby oponować dowolny inny kościół, który byłby jego ofiarą. No aż tak się historycznie położyło, że akurat ten kościół został zdominowany i jest kontrolowany przez tą bestię, ale to są dwie różne instytucje, że tak powiem, dwa różne organy. Najlepszym dowodem jest, że według objawienia 17-16, to jest jeszcze przed nami, nadejdzie czas, kiedy bestia znienawidzi kobietę. Dziwne, żeby papiestwo znienawidziło swój własny kościół, którym kontroluje, ale tak będzie. Przy czym znienawiść w Biblii często występuje w znaczeniu działać na czyjąś szkodę, tak jakby się go nienawidziło. Chociaż nawet może nie chcieć mieć złych intencji, ale jeżeli ja zrobię coś, co narazi jakiegoś brata albo siostrę na szkodę, to mówię, ty nienawidzisz, prawda, tego człowieka, bo postąpiłeś tak głupio, nierozsądnie, że to sprowadziło szkodę, straty dla niego. To tak z niego zrobiłeś wobec niego, jakbyś go nienawidził, chociaż nie jest prawdą, że miałeś rzeczywistą nienawiść. Także pamiętajmy o tym znaczeniu nienawiści. To nie taka nienawiść w potocznym tego słowa znaczeniu. Biblijne słowa często mówią o skutkach czegoś i nazywają dane słowo po skutkach, jakie to coś przynosi. A to jeszcze przed nami, o tym też nie będziemy mówili, jak do tego dojdzie. Jak będziemy żyli, to będziemy obserwować. Widać już w tej chwili pewnego rodzaju takie rozchodzenie się, rozważenia, inne głosy, ale to nie nasz temat. Już w II wieku zaczęto wypaczać organizację Kościoła, począwszy od podzielenia ogółu braci, o tak nas wszystkich, na dwie grupy. Kler, jako tych, którzy rządzą, i laikat, jako tych, którzy mają być poddani temu klerowi. Podział braci ogółu na dwie grupy, my i wy. A potem zaczęto dzielić kler na wyższy i niższy. I do tego wykorzystano dwa greckie terminy, które apostołowie używali zamiennie dla określenia starszych zborowych. Grecki episkopos i grecki presbyteros. Na dowód daje Dzieje Apostolskie 20 rozdział, gdzie mowa jest o jednych i tych samych ludziach i są raz nazwani episkopos, a raz presbyteros. Otóż Paweł nie miał czasu zjechać do Efezu, więc będąc w Milecie, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych. W Grece presbyteros. Żeby do niego przyjechali, bo chciałby porozmawiać i tak dalej. A nie miał czasu sam do nich jechać do Efezu. No i potem tam już toczy się rozmowa, no i potem między nimi zwraca się do nich tak, do tych starszych z Efezu, których wezwał. Wtedy przy wezwaniu byli nazwani presbyteros. Miejcie pieczę o samych siebie i całą trzodę, wśród których was Duch Święty ustanowił biskupami, greckie episkopos, chociaż przed chwilą wezwał presbyteros. Mówi, wezwał presbyteros, mówi do nich episkopos, o, przyjechaliście presbyteros, witajcie episkopos. No i jedno i to samo, jedno i to samo. Abyście patrzyli zbór pański nabyty własną krwią. Tę samą grupę sług zboru w wersecie 17 nazywa presbyteros, znaczy presbyteros po polsku starszy, bardziej dojrzały, a w 28 wersecie mówi do nich episkopos, znaczenie polskie nadzorujący. Episkopos bardziej podkreśla odpowiedzialność ich służby, że mają mieć pieczę, nadzór i opiekować się, że członkowie zboru są jakby pod ich opieką duchową i powinni sobie z tego zdawać sprawę, a presbyteros podkreśla bardziej godność tego urzędu. Tak jak polskie lekarz i doktor. Dla tych samych ludzi mówimy panie doktorze, ale w szpitalu pracują doktory, mówimy lekarze. A czemu nie mówimy panie lekarzu? No bo uważamy, że to będzie grzecznie panie doktorze, bo doktor przy okazji tytuł naukowy, wyższy niż magister. Więc nie mówimy dzień dobry panie lekarzu, tylko dzień dobry panie doktorze. Chciałbym receptę, wizytę albo się poradzić. A to jest jedna i ta sama grupa. Równie dobrze ktoś mógłby dojść do wniosku, że podzielimy lekarzy na doktorów i lekarzy i ci będą wyżsi, ci będą niżsi. No i tak samo jest z tymi dwoma terminami. Nowy Testament podaje kwalifikacje tylko dla dwóch grup sług zborowych, starszych i diakonów. Nie ma kwalifikacji dla trzech różnych grup sług zborowych. A dzisiejsze szczeble rabiny hierarchii są jeszcze liczniejsze niż te na początku.
I tu już nawet nie szukają żadnego biblijnego uzasadnienia. Tam jeszcze próbowali biblijnie, prezbiteros to ci niżsi, episkopos to ci wyżsi, ci będą biskupami, ci będą tacy zwykli księżni. A teraz ma, zaczyna się od diakona, ksiądz, biskup, arcybiskup, kardynał, papież. I nie wiem, czy to jest wszystko, prawda? Hierarchia się rozrosła. No już nie można nawet udawać, że jakiekolwiek inne greckie terminy jeszcze istnieją, które można by podpiąć pod jakieś... Czym odróżnić biskupa od arcybiskupa na przykład? Albo jeszcze od kardynała? No i potem w ogóle są się wziął papież, prawda? Jeden na wszystkich. Pierwszy połowie III wieku biskupi, ten wyższy kler, zaczęli być uważani za następców apostołów, a w drugiej połowie tego wieku bardziej potężni biskupi nazwali siebie arcybiskupami, metropolitami i podporządkowali sobie kler, cały kler na swoim terenie. W V wieku takich metropolitów było pięciu: Jerozolima, Aleksandria, Antiochia, Konstantynopol, Rzym. I oni, te piątki, no to wielkość ośrodka. Ja jestem biskupem w Rzeszowie, to jestem ważniejszy niż biskup w Łańcucie. Co to Łańcuch wobec Rzeszowa? No a ten z Łańcucha trochę tam przed tym rzeszowskim się kłania, ale pod spodem zaraz sobie, nie wiem, Przewoz to też duże miasto. Tam mieścinę pod Łańcuchem mówi, a to ja jestem ważniejszy od tego w tej mieścinie. No i tak sobie porobili. Ludzie lubią hierarchię, stanowiska, dziś też czasami tworzą stanowiska tylko po to, żeby nimi obdarzać wiernych, oddanych sobie zwolenników. Więc było ich pięciu. No i doszło do tych dwóch, do tych dwaj najwięksi, Konstantynopol i Rzym, rywalizowali o suprymację. Dzięki poparciu rzymskich cesarzy zakończyła się ona uznaniem, ta rywalizacja, uznaniem biskupa Rzymu papieżem, czyli wszystkim od wszystkich innych biskupów, wyższym od wszystkich innych biskupów, no i głową wszystkich kościołów na całym świecie. I tak jest do dzisiaj. Ważne, jest jeden główny antychryst, ten z drugiego Tesalonica, ten człowiek grzechu, syn zatracenia, niegodziwiec, który się miał pojawić, miał być zniszczony, ale są także mniejsi antychryści, którzy są jego obrazem po sądzie. Zobaczmy Mateusza 24 rozdział. Baczcie, żeby was ktoś nie ostrzegał nasz Pan, albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, Jan jest Chrystus i wielu zdrowią. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Za tymi zmianami w organizacji, to zauważmy, szatan jak chce wypaczyć naukę ludu Bożego, właściwie może inaczej, jak chciał wypaczyć naukę naszego Pana i apostołów, to nie zaczął od wypaczania nauk jako nauk, tylko zmiany organizacyjne. Robi hierarchię zależności, bo jeżeli zmieniałby od razu nauki na różne błędne, no to byłby duży opór i wszyscy mieliby prawo się przeciwstawić i nikt nie byłby wyższy i niższy. Ale najpierw zmiany organizacyjne, podporządkowanie hierarchiczne jednych drugim i potem zmiany w doktrynie. I wtedy, jeżeli nawet ktokolwiek chciałby, coś mu się nie zgadza, no to ten wyższy tego niższego będzie pilnował. A tego wyższego jeszcze wyższy, a na tym wyższym jeszcze wyższy jest hierarchia, ma być porządek, dyscyplina, a jak nie, to aut. Na początku tylko aut, a potem na śmierć. Początkowo byli jeszcze byli bardziej chrześcijanie, kulturalni ci chrześcijanie, naśladowcy naszego Pana, ci, którzy poszli tą drogą, a potem stali się bardziej brutalni, także dzisiaj nawet czasami opisy ich sposobów pozbywania się osób inaczej myślących są gorsze w opisach niż na przykład działania nazizmu czy innych dyktatorów. No ale to też nie nasz temat. I też nie będziemy mówili o zmianach nauk Biblii, bo to znowu poszlibyśmy nie w tą stronę, co trzeba, ale tych zmian nastąpiło później cała masa. I przechodzimy tu potem takim wstępie, po przygotowaniu do właściwego naszego fragmentu, objawienie 13. Zacznijmy nawet od 15 wersetu, żeby mieć jeszcze kontekst. No właśnie, brat Mirek wczoraj mówił o obrazie bestii, o której ja też będę dzisiaj mówił, akurat się pojawia w wersecie 15, więc pamiętamy ich rzeczy wczorajsze, one są dzisiaj aktualne. Ja tylko przypomnę tu i ówdzie, ale na temat samego obrazu bestii było wczoraj też sporo powiedziane. I dano jej tchnąć ducha w obraz bestii, mówi werset 15. Aby obraz bestii przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu obrazowi bestii, zostaną zabici. Kościół Anglii i Irlandii, to dworożne zwierzę albo dworożna bestia z wersetu 11, opisana tam, że jest podobna w działaniu do smoka, do władzy świeckiej, tchnął życie w obraz bestii. Dano jej, to jej, bo tutaj w tym fragmencie, to jest właśnie ten dworożna bestia, ten kościół Anglii i Irlandii, oparty na tych dwóch królestwach. I oni doprowadzili do powstania tego obrazu. Tchnęli obrazu bestii, tchnęli życie w tenże obraz. A ten obraz, jak już powstał, jak już tchnięto w niego życie, sprawił następnie, że wszyscy, którzy mu się nie podporządkowali, zostali zabici. Tak mówi werset biblijny. To zabicie to religijne wykluczenie. To nie znaczy, że oni wszystkich wybili i oni przestali żyć w tym momencie.
Tym obrazem jest właśnie Światowa Rada Kościołów. W skrócie SRK, ale chyba będę mówił może Rada Kościołów w skrócie, żeby nie mówić trzech słów ciągle. Mają taki fajny, o jest to nawet ojkumene, to chyba to greckie słowo, prawda? Ekumenia, to jest ich główny dzień działania, to jest niby łódka. Ten maszcik to jest ich logo, to jest łódka i morze. I na tym morzu łódce złożonym oni płyną, żeby w całym świecie chrześcijanie się stali jednym. Ekumeniczna organizacja z siedzibą w Genewie powstała z inicjatywy kościoła anglikańskiego, stąd jest nawiązanie do tego, tak, do tej dwurożnej wersji z wersetu 11. To kościół anglikański, kościół Anglii i Irlandii tchnął, dał inicjatywę, dał początek powstaniu tego obrazu. Ta inicjatywa pojawiła się w roku 1937, tak, w Oksfordzie, bo tu mój brat Bilek wczoraj mówił, tam nawet podawał, że pierwszy prezes, czy tam przewodniczący był Anglikiem. Ale z powodu wojny została ona wprowadzona z opóźnieniem, bo dopiero w roku 1948. Tak, zrzesza 350 kościołów, 110 krajów, 550 milionów wiernych. Niezbędnym warunkiem do przystąpienia, my sobie z tego sprawy nie zdajemy, bo że żyjemy w kraju, gdzie dominuje kościół katolicki, ci protestanci nie są tak nagłaśniani, ale oni cały czas działają, mają coroczne spotkania, coroczne rady, podejmują inicjatywy, teraz też z COVID-em też podejmują jakieś działania, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać i pomagać, ale to ważne jest, że niezbędnym warunkiem przystąpienia do nich, do tej Rady Kościołów, jest podzielanie wiary w dogmat chrystologiczny. Przy czym dla nich dogmat chrystologiczny to Jezus urodzony metodą inkarnacji. Czyli druga osoba Trójcy, bo w coś wierzą, to jest drugi ich dogmat, dołącza do swojej boskiej natury, dodaje do swojej boskiej natury naturę ludzką, w której tej ludzkiej natury ta boska zamieszkuje i wspólnie tworzą jedną naturę Jezusa, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. I mamy taki potworny błąd, który atakuje okup, zauważmy. Bo jeżeli Jezus był Bogiem, człowiekiem, to nie mógł być okupem za Adama. Okupem za Adama może być tylko człowiek, tak samo doskonały jak Adam tam w raju stworzony. Bóg człowiek nie jest dobrym okupem. Sprawiedliwość nie byłaby zadowolona. Więc to jest, czy chcą, czy nie chcą, szatan tak zaplanował. Uderzył w okup tym chrystologiczną, bardzo sądne zawsze podkreślał, że szatan ma wielkie zamiłowanie do uderzania w okup. Nie, niekoniecznie bezpośrednio, że będzie ktoś zaprzeczał okupowi. Ale on go unieważni. Tak w niego uderzy, że go czymś unieważni i widzimy, że jest unieważniony. Ilu chrześcijan, dzisiaj tak tych chrześcijan, których znamy, wie, że Jezus jest okupem za Adama, a w nim także za niego samego albo za nią samą. Nie ma pojęcia wśród ludzi, że Jezus jakimkolwiek jest okupem, że musiał umrzeć, żeby oddał życie za utracone życie Adama. To jest podstawa. Kto tego nie zrozumie z ludzi, to nigdy z tego nie skorzysta. Musimy zrozumieć, że On jest na odkupicielem. Innymi słowy, musimy zrozumieć, że On się kładzie, Jezus jako człowiek, nie Bóg człowiek, Jezus człowiek kładzie się za nas do trumny i my z tej trumny możemy dzięki temu wyjść. Bo On tam zostaje za nas. Tak można. I jak się tego nie wie, to nigdy nie przyjmie Jezusa jako tego, który za mnie umarł. Na tym polega okup. A to jest zatarte, to jest zniszczone, to jest rozmazane. I dogmat trinitarny, którego nie potrzeba nikomu chyba wyjaśniać. Bóg, jeden Bóg istniejący w postaci trzech współwiecznych, konsubstancjalnych osób, czyli to własnej samej substancji, no to dziwolną nad dziwolągami, to już tego. To kiedyś podejrzewam, że jakby wszystko to upadnie, to do końca świata, jak będziemy żyli, czyli nigdy nie będzie końca, czyli do końca naszego życia, czyli ciągle bez końca, bo nie będzie życia końca miało, będziemy ciągle nie mogli tego pojąć, jak ktokolwiek mógł uwierzyć, że coś takiego istnieje. Jak można było uwierzyć w Trójce? Jak można było uwierzyć, że trzy to jeden, jeden to trzy, że Ojciec jest swoim własnym synem i swoim własnym ojcem i że przyszedł ten Bóg na ziemię i umarł, jak umarł, to go trzy dni nie było, a potem się zbudził, chociaż to nie on go zbudził, bo ten, który został kawałek jego, który zostało w niebie, no to są rzeczy, nie, to są potworne rzeczy. To nie wiem, jakoś to w ogóle, jak zaczyna rozważać, to dobrze, nie można tego nie można nawet próbować udowadniać. To jest język przekazu, to jest język, Biblia nazywa to językiem kananejskim, a chyba u Jeremiasza czy z Izajasza mamy obiecane, że tam w Królestwie naszego Pana nie będzie języka już kananejskiego, języka błędu, którym teraz posługują się religijni nauczyciele. Werset 16. On też sprawia, ten obraz już bestii powstał, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni, niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawie ręce albo na swoim czole. Ten obraz bestii sprawia, że wszyscy, to nie dosłownie wszyscy, bo z innych wersetów wiemy, że oprócz ludu Bożego. Więc wszyscy poza ludem Bożym, bo nie wszyscy to znamie dostawali, przyjmują. Otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło.
A dosłownie, to jest ciekawe, tam nie ma w Grecji otrzymują. Tak? No, do tego się sprowadza, to nie jest złe tłumaczenie. Ale ja zawsze lubię zobaczyć, jak to natchniony autor napisał. Napisał tak, nie, że otrzymują, tylko i czyni wszystkich, aby dali im znamie na rękę prawą albo na czoło. Czyni wszystkich, aby dali im. To tak jak wam powiedział, ja robię was, żebyście dali mi coś zrobić. Na przykład jeździć własnym samochodem. No i wy nie bardzo macie ochotę, no ale się zgadzacie, bo jakoś presję na was wywieram, czymś was szantażuję, znam wasze sekrety, które nie chcecie, żeby ktoś inny poznał. I w ten sposób was jak gdyby sprawiam. I to bardzo dobre pojęcie, prawda? Bo to pokazuje, że to zostało tak, ludzie zostali jak gdyby postawieni przed faktem, zostali zmuszeni, bo wprowadzeni w system organizacyjny, w razie czego to banicja, wygnanie, odrzucenie, izolacja i tak dalej, więc sprawiają, że pozwalają im sobie dawać. No otrzymują, tak? Na tego wychodzi, ale oryginał mówi, czyni wszystkich, aby dali im znamie. Czyli sprawia, że wszyscy pozwalają sobie umieścić na ręce lub na czole to znamie. Zauważmy teraz cztery punkty, żeby to właśnie doprecyzować, żebyśmy mieli taki jasny, klarowny obraz. Znamie pojawia się na czole lub ręce dopiero w roku 1948. XX wiek, czasy nam współczesne. Na pewno zawsze kojarzyliśmy, że to Antychryst już tam na początku, już od cały wiek Ewangelii to znamie było. Nie, to jest dopiero XX wiek. Znamie pojawia się dopiero w XX wieku. Pod 1948 roku, bo to obraz bestii je wyciska i daje, a nie sama bestia. To nie bestia umieszcza znamie na czole lub ręce, lecz jej obraz, jako punkt numer dwa. Połączony ekumeniczny protestantyzm z postaci tej ESRK, Światowej Rady Kościołów, który dąży do zewnętrznej jedności kościołów chrześcijańskich. Pierwszy raz fragmenty wersetów 15 i 16 wyrzuciłem. I dano jej, tej wrożnej bestii, kościołowi tak, Anglii i Irlandii, pchnąć ducha w obraz bestii, tak, Światowa Rada Kościołów, i on, ten obraz bestii, ta Rada Kościołów, sprawia, że tak, i potem pozwalają umieścić sobie znamie na swoje prawej ręce. Także widzimy przez zestawienie 15-16 wersetu obok siebie, jaka jest kolejność rzeczy. Bestia dwurożna, kościół Anglii i Irlandii, tchnie ducha w obraz bestii i obraz bestii działa w tej chwili już za rozpoczęciu swojej działalności, działa samodzielnie, to pomijamy, że tam sprawia, że tak, że wali, więc umieszcza im wszystkich to znamie. Trzecia. Zamiast córek bestia ma swój obraz. Też musisz dobrze trzeba rozgranić. Gdzie są córki, gdzie jest obraz? Bestia nie ma żadnych córek. Bestia ma swój obraz, natomiast kobieta, kościół katolicki, ta kobieta, która na tej bestii siedzi, jeździ, ma córki. Tak samo niewierne Jezusowi, jak matka. Tak samo nieczekające na powrót naszego Pana, jak matka. Tylko wiążące się z rządami tego świata, stąd nazwane w objawieniu kolejną przedecznicą i córkami przedecznicy. Kościoły, kobiety, które powinny być wierne oblubieńcowi. Jezus się z nimi, jak gdyby z nimi pożegnał, mówi, ja idę do nieba, ale zaślubiam się z wami, ja będę wierny wam, a wy bądźcie wierny mi. Ja kiedyś po was wrócę i zabiorę was do siebie jako mój kościół. No i poszedł. No a ten jego kościół zaczął sobie takie rzeczy robić. I to nie tylko jeden, tylko wiele, wiele różnych, prawda? Bo matka, jedna matka, matka jest jedna zawsze, tam główna, tak, główny jeden antychryst, jedna główna matka, córek dużo i małych antychrystów. Dużo. Ale zlepiony w jeden, połączony protestantyzm jako blok. I czwarty punkt. Kościół anglikański, z którego inicjatywy powstała ta Rada Kościołów, jest najbardziej zbliżony do kościoła katolickiego w błędnych naukach i duchu. Wyznaje sukcesję apostolską i unię z państwem. Można powiedzieć, że jest na wskroś kościołem państwowym, no bo jego głową jest monarcha, który w danej chwili w Anglii jest królem albo królową. Tu mam taki cytat ze źródeł poznawczych, widzimy jakieś www.msze.info, czyli nawet sugerować się można, że katolickie źródło, żebyśmy nie sądzili, ktoś nie sądził, że ja tak naciągam, że kościół anglikański jest bardzo, bardzo zbliżony do katolickiego, to mam niezależne źródło, chyba katolickie, bo widzimy, strona jest www.msze.info, gdzie tak określono, czym jest kościół anglikański. Kościół anglikański oddzielił się od kościoła katolickiego w pierwszej połowie XVI wieku, czyli w okresie reformacji. Z tego względu nierzadko bywa zaliczony do wyznań protestanckich, no bo w okresie reformacji ogólnie powstał. Ale to mówi to jedyna rzecz. Tymczasem, biorąc pod uwagę przyjętą doktrynę oraz obowiązujące praktyki religijne, stanowi on bardziej via media, czyli drogę środka pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem. Więc bardzo dobre źródło dla tchnięcia ducha w obraz bestii, bo jemu zależy w jakiś sposób na matce, na zbliżeniu do matki i chociaż jest, uważa się za innego, to tak naprawdę
działa w tym kierunku, chociaż jak wiemy, tak, nigdy to się nie ziści do końca, te dwa zwoje zawsze zostaną pomimo zbliżenia dwoma różnymi. To pokrewieństwo połączonego ekumenicznego protestantyzmu, czyli obrazu Belski z papieżem i zbliżanie się do niego, zostało zapowiedziane, chyba ten werset był przed latem kilka cytowany, to drugi też zresztą, no ale są na ekranie, już nie będę ich wyrzucał. Cały zastęp niebios stopnieje, zapowiedział Izajasz, a niebiosa jak zwój zostaną zwinięte, całe ich zastępy opadną, jak opada liści z winorośli i jak opada niedojrzały owoc z drzewa figowego. A objawienie 6. I niebo znikło, jak nikny zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Zniszczenie albo usunięcie symbolicznego nieba obecnego swego świata miało być poprzedzone zbliżeniem się do siebie dwóch końców tego zwoju. Bo wiemy, że niebo w Biblii, symboliczne niebo, które ma być zniszczone, to te systemy religijne, które panują na niebie, które powinny robić, pełnić funkcję jak niebo wobec ziemi. Powinny dawać światło, gwiazdy w nocy powinny dawać mniejsze światło, ale też pokazywać drogę, żeby to nie była pełna noc. A podczas gdy te systemy religijne nadają się tylko do zniszczenia i będą zwinięte jak zwój, przy czym ich zniszczenie ma być poprzedzone przez zbliżenie się dwóch końców tego zwoju, czego właśnie świadkami jesteśmy. Porównajmy inny obecnie stosunek grup protestanckich do papieństwa. Jak się czyta książki historyczne, pamiętam z moich własnych lektur, to ja czytałem, że ci bracia reformatorzy z dawnych czasów to mówili, że antychrystem jest papieństwo. Sami pamiętacie i możecie łatwo to sprawdzić. Które grupy protestanckie dzisiaj tak mówią? Nie wypada, skoro jest Światowa Rada Kościołów i współpracuje z Watykanem i chcą zbliżenia. Już się o tym nie mówi. Oto informacja ze strony Watykanu na temat jego, Watykanu, współpracy ze Światową Radą Kościołów. Tak jest tytuł: Watykan i Światowa Rada Kościołów od dialogu religii dla pokoju. Stolica Apostolska zacieśnia współpracę ze Światową Radą Kościołów również na polu dialogu międzyreligijnego. W Genewie ogłoszono wspólną deklarację pod tytułem Wychowanie do pokoju w wieloreligijnym świecie. Perspektywa chrześcijańska. Ma on zachęcić wszystkie wspólnoty kościelne do refleksji nad strukturalnymi przyczynami zagrożeń dla pokoju we współczesnym świecie. Światowa Rada Kościołów zrzesza ponad 350 wyznań chrześcijańskich. Kościół katolicki do niej nie należy. Nie? Odrębny zwój. Ale blisko z nią współpracuje. Sekretariuszami deklaracji są sekretarz generalny Rady Pastor Blabla oraz sekretarz obiejskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, też jakiś blabla. Zdaniem przedstawiciela Watykanu podpisanie takiej deklaracji jest dziś niezbędne ze względu na przemiany, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Rośnie bowiem światowa populacja. Ludzkość wydaje się coraz bardziej podzielona. Pokojowi zagraża terroryzm oraz radykalizacja niektórych nurtów społeczeństwa. Na te zjawiska trzeba odpowiedzieć wychowaniem do pokoju i wszystkie kościoły chcą do tych polów współpracować, powiedział sekretarz papieskiej rady i tak dalej. Czyli to początkowa niechęć, o której Bagmirek wczoraj wspominał, do tego ekumenizmu stopniała, prawda? I podczas latach 1960 i dalej idą coraz bardziej, jak widzimy, jakie życzliwe i przyjazne zajęcie stanowiska wobec Światowej Rady Kościołów. Werset 17. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Ci, którzy nie przyjmują tego znamienia, czyli którzy nie pozwalają go sobie umieścić, nie chcą, odmawiają, nie mogą kupować ani sprzedawać, ale nie w sklepach. Tak jak niektórzy próbują teraz mówić, że ci niezaszczepieni, to nie mogą wchodzić. No mogą, tylko muszą mieć maseczkę, także wszyscy muszą mieć maseczkę. No ale on już wypatrzył, już wie, że to jest to wspomnienie. Mówi, tak, to właśnie to jest wypełnienie tego tekstu. Nie mogą kupować i niedługo w ogóle nie będą mieli nic kupować. Przewiduje, że zostaną postawieni na marginesie życia społecznego, zamknięci, odizolowani, ci niezaszczepieni. I będą tylko dostawać jakieś jedzonko, które będzie im samochód przywoził, żeby całkiem z głodu nie umarli, bo mi wypada, bo to by było źle działało dla czegoś. Więc nie mogą kupować ani sprzedawać na duchowym rynku tych kościołów. Czyli, o co chodzi z tym kupowaniem, sprzedawaniem? Nie pozwala się im brać udziału w wymianie myśli i poglądów. Tacy chrześcijanie się nie liczą. Pamiętamy, co brat Mirek mówił wczoraj? Nawet nie chcieli zarabiać pieniędzy na takich chrześcijanach. Mogli wynajmować zborowi w Wuppertalu salę i dostawać za to jakieś pieniądze, za wynajem. Ale mówię, nie chcą. Od takich chrześcijan nawet nie chcą mieć pieniędzy. Idźcie, bo wy nie wierzycie w Trójcę. To znaczy, nawet tak to polega, tak? Tak wszyscy ci inni są uciszani, ekskomunikuje się ich i zamyka się przed nimi drzwi. Dokładnie tak samo, jak robiono z naszym Panem i dokładnie tak, jak nasz Pan zapowiedział, że będzie z jego naśladowcami. Wyłączać to zbędną synagogę. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie miał, że spełnia służbę Bogu.
Czy on mówi tutaj o wrogach pogana, którzy będą go tak zabijać? Nie mógł mieć na myśli pogan. Dlaczego? Bo mówi, że ci, którzy będą was zabijać, moich naśladowców, będą uważali, że Bogu przysługę czyny. Czyli wyraźnie wskazał, że bracia, inaczej myślący i dominujący, ci, którzy będą chcieli rządzić, którzy nie znoszą innego zdania, oni wreszcie będą tak traktować. Jeśli świat was nienawidzi, wierzcie, że nie wpierw niż was nienawidzi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego, jeśli nie prześladowali i was prześladować będą. I wcale nie miał na myśli te krótkie prześladowania pogańskiego Rzymu, które trwały około 200 lat. Prawdziwe prześladowania dopiero zaczęły się, gdy powstało nominalne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo z imienia. To jest dopiero prześladowanie. To, co robił Rzym, to jest nic wobec tego, co zrobiło papiestwo innym chrześcijanom. Poganie nigdy nie skrzywdzili tak chrześcijan, jak jedni chrześcijanie skrzywdzili drugich chrześcijan. Werset 18. Tu jest mądrość. To ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka i wynosi 666. W wersetach tych dwóch, 3, 16, 18, ta liczba w sumie jest wyrażona 4 razy. To jest też ciekawe, że każda nazwa dokłada dodatkowe szczegóły do tego, co jest tym znamieniem. Zaczyna się od znamienia, potem imię bestii, potem liczba człowieka, no i potem całkowicie, jak ta liczba jeszcze brzmi, bo liczba człowieka, to nie wiemy. A ile ta liczba wynosi? No to powiem ci ile. Ale zanim powiem ci ile, to najpierw powiem, że jest to liczba człowieka, bo to też jest ślad co do znaczenia tejże liczby. Pierwsze słowo, znamie, w greckim charagma, znaczy po prostu znak, wyryty, wyciśnięty, wypalone piętno, czyli po prostu jakiś znak i nic więcej. Czyli z tego się, z pierwszego określenia, że to jest znamie, znak, grecka charagma, nic nie dowiemy, bo to równie dobrze mógł być znak na produkcie, prawda, który pokazywałem na pierwszym ekranie. Ale już to jest imię bestii, druga nazwa imię, to już jest o wiele ciekawsze. Imię. Słowo imię ma w Biblii 7 znaczeń, a najważniejszym z nich jest charakter, usposobienie. A żeby to jeszcze bardziej doprecyzować, to treść, zawartość naszego umysłu, woli i serca. No to jest charakter. To, co wiemy i to, co odczuwamy w naszym sercu, jako nasze myśli, motywy, to jest charakter, to jest imię. Kilka tekstów, które to poprą. W nim bowiem raduje się serce moje, mówi psalmista, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Ufamy imieniu Boga? Ufamy. Ale czemu ufamy? Czterem spółgłoskom JHWH? Z ewentualnym dodatkiem samogłosek? Czy coś się stało? Bo jakbym inaczej się... O. Tak? Nie ufamy spółgłoskom, ewentualnym jeszcze samogłoskom, tylko zaufaliśmy imieniu Jego, czyli Jego charakterowi, bo wyraźnie w tym tekście to słowo ma znaczenie charakteru. Drugi psalmista. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Jak możemy wywyższać imię Boga? Możemy wywyższać imię Boga i znowu nad spółgłoskami i samogłoskami się zastanawiając, jak one ładnie brzmią, jakie mają ładne kształty, bez sensu. Wywyższamy imię Jego, Jego charakter, który poznajemy. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię. Uświęcą moje imię. I świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Uświęcą moje imię. Mój charakter, który jest przez nauki błędne, sprofanowany w oczach ludzi. Znowu, bestia, jej obraz, mając ten bardzo ogromny udział z profanacji boskiego imienia, który jest nieznany ludziom. Jak Bóg mówi, że nie znają Jego imienia, a poznają i uświęcą, to nie ma na myśli, że się nie przedstawił JHWH i w końcu to zrobił. Za ileś tam tysięcy lat. Zmiana? To już trzeci mikrofon. Czyżbym tak mówił intensywnie, że to prąd się zużywa tak szybko? Nie wiedziałem, że mam taki głos. Myślałem, że tylko ci, którzy w wojsku służyli, mają takie głosy. A ja nie byłem w wojsku. I jeszcze mamy kolejny, tak? A, to już było, tak? Wywyższajmy. I jeszcze jeden. Lecz teraz co mam robić, mówi Pan, gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan, a moje imię jest ustawicznie żone dzień po dniu. To chyba nie będę tłumaczył, jak na czym polega żenie imienia Boga dzień po dniu. Dlatego mój lud pozna moje imię. Pozna. Zrozumie po dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Jeszcze Łukasz. Także nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie. Zapisanie imienia w niebie, zapisanie swojego imienia w księdze, tak jest, że napiszę jego imię w księdze i nie wymarzę, to też nie chodzi o imię nasze, Adam, Mirek, czy Marek, czy Zosia. Chodzi o tylko i wyłącznie o to,
bo przecież Bóg nie ma problemu z pamięcią, żeby sobie zapisał swoich, bo zapomni i potem rano wstaje, ale jak wstaje, on nie śpi, więc nie wstaje. Więc co, jaki czas sobie przypomina, jakie ma zapisanie tego imienia, to nic innego jak rozwijanie przez nas naszego charakteru zgodnie z tym przymierzem, jakie jest między nami a Bogiem w obecnym czasie jako ludu Bożego z tego okresu, a kiedyś w wieku tysiąclecia świata instytucyjny. Bóg ma pewne zasady, oczekuje podporządkowania się pod te zasady i rozwinięcia pewnego charakteru i gdy my go rozwijamy, to my sami to imię sobie tam zapisujemy, a Bóg go nie wymarzy. Jak sobie zapiszesz, bo rozwiniesz charakter zgodnie z warunkami, jakie masz między tobą a Bogiem, to tam będzie twoje imię. To jest taki symboliczny opis. I jeszcze jeden. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia jego z księgi żywota i wyzna imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. No na pewno nie wyznam, że się powiem, jak się nazywa, tylko opowiem o jego charakterze, który rozwinął, a może jeszcze pokażę, z jakiego poziomu startował i do jakiego poziomu doszedł. Jaki był, gdy do mnie przyszedł na początku, a jaki był, gdy odszedł z tego świata, z jakim charakterem, z jakim imieniem, które rozwinął sobie przez lata swojego życia. Znamie Antychrysta ma być więc odzwierciedleniem jego imienia, jego charakteru. Nie pochodzenia, nie materiału, z którego jest zrobiony, nie przynależności, lecz charakteru i usposobienia. To słowo imię wniosło nam ten dodatkowy szczegół. Kolejna nazwa, numer 3, liczba człowieka. I kolejne informacje wraz z nią. Skoro ma być to liczba człowieka, no to co do liczby na razie nie wiemy, tak? Nie wiemy, jaka to liczba. Padnie za chwilę, 666. Na razie, że liczba człowieka. Ale wiemy, że dotyczy człowieka i to człowieka o złym charakterze, no bo antychrysta albo kogoś z nim związanego, prawda? Wobec tego nie trudno ustalić, kim może być ten zły człowiek. Jedynym złym człowiekiem na skalę światową, o którym mówi Nowy Testament, jest ten, o którym już czytaliśmy, z 2 Tesalonica 2, pewne fragmenty powtórzę. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie na samej pierwej powrót Jezusa, bo o to chodziło Pawłowi, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I zobaczmy, jak on opisuje tego złego człowieka. Najpierw zjawisko odstępstwa zapowiada wraz z nim. I nie objawi się mu w człowiek. Napisałem to dużymi literami, to moje dodatkę, tak? Człowiek. Niegodziwości albo bezprawia, albo grzechu. Tak można to tłumaczyć na polski. I potem jeszcze syn zatracenia. Syn to też człowiek, prawda? Syn zatracenia zgubił. Przeciwnik jeszcze jest nazwany, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przymiotem boskiej czci, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Anti. Prawda? Nie zwalczający Boga oficjalnie, otwarcie, tylko udający, że sam nim jest. Ostatnia nazwa to 3:6. 6 to niedoskonałość słowa. Zobaczmy, 6 dni pracy w tygodniu jako symbol życia pod ciężarem grzechu. Żydzi mieli sabat świętować i nie wolno było pracować nie dlatego, że praca w sabat to taki wielki grzech, tylko dlatego, że sabat był typem, ilustracją na odpoczynek, wierzę w Jezusa. A jeżeli nie będziesz odpoczywał, wierzę w Jezusa, to wielki grzech, bo przepadniesz bez Jezusa. Dlatego nie wolno im było w sabat pracować, żeby tą naukę bardzo, bardzo podkreślić, kiedy jej zrozumienie przyjdzie. 6000 lat do zwolenia zła. 6 mężów zbronią do zabijania z Ezechiela 9. Przy okazji, jakbyśmy tam zajrzeli do Ezechiela 9, na to nie mamy czasu, to tych 6 mężów zbronią do zabijania w Ezechiele 9 zabijało tylko tych, których wcześniej człowiek, mąż z kałamarzem, nie opieczętował atramentem, też na czołach, ale to już inny temat. Czy też 6 stągli, które nasz Pan kazał po brzegi napełnić wodą, jako jego tak zwany pierwszy cud, prawda, naszego Pana. Woda to prawda jej duch. Zobaczmy, jak w tym pierwszym cudzie nasz Pan powiedział od razu, co się stanie z jego naśladowcami. Ale pod warunkiem, że napełnicie się wodą po brzegi. Duchem, prawdą i duchem prawdy napełnicie się po brzegi. To tak jak nastąpiła zmiana jakości cieczy, woda stała się winem, tak w wyniku napełnienia się po brzegi prawdą i duchem ludzka natura nowych stworzeń, niedoskonałych przecież ludzi, pod wyrokiem. Z wyjątkiem naszego Pana cały Kościół startował z pozycji niedoskonałego człowieka. Mówiąc obrazem przybytku, nasz Pan startował z dziedzińca, tak, symbol doskonałego człowieczeństwa, a cała reszta Kościoła z obozu, gdzie musiała się w ogóle najpierw wyrwać z tego obozu, podejść pod bramę, co już jest bardzo trudne. Większość chrześcijan nigdy spod obozu nie podeszło pod bramę. Stoją w tym obozie i udają, że są ludem Bożym. I śpiewają, i na ustach go mają, ale nawet pod bramę nie podeszli. A w bramie jest pokazany nasz Pan. I żeby być usprawiedliwionym z wiary, trzeba przekroczyć bramę i wejść na dziedziniec. Oni nawet nigdy nie podeszli pod bramę. Siedzą tam w obozie i się cieszą, że są ludem Bożym i że czekają ich wspaniałe rzeczy w przyszłości.
No ale widzimy, jakim ludem Bożym jest to chrześcijaństwo w obozie, które nawet pod bramę nie podeszło, czyli nawet nie zbliżyło się do Jezusa, bo on jest w bramie, a trzeba jeszcze przejść przez Niego i przez tą bramę do dziedzińca. Szósta. Czyli 666 to złe, bo błędne i grzeszne doktryny, praktyki i ducha antychrystusa przyjęte do umysłu na czoło lub do głównych błędów postępowania w służbie dla Boga na prawą rękę. Czyli uznanie i służenie Jego doktrynom i praktykom w harmonii z duchem zawartym w tych doktrynach, w tych praktykach. Takie jest znaczenie. Zauważmy odniesienie się do tych samych dwóch elementów w naganie naszego Pana wobec faryzeuszy. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Tak podają wszystkie tłumaczenia. Nie znalazłem żadnego, który by opadało myśl prawidłową. Nie czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Kody, przepraszam, bo nie znalazłem jeden, mam na myśli, miałem na myśli język normalny, tylko kody sobie poradziły. Czynicie go synem gehenny dwakroć jak wy sami. I tak, takie jest prawidłowe tłumaczenie, bo Johnson też, jako znający ten język osobiście, wskazał, że to zdanie powinno być zakończone tłumaczeniem dwakroć jak wy sami, a nie dwakroć gorszym. Widzimy różnicę? Jeżeli ja kogoś robię dwa razy gorszym ode mnie, albo robię go dwakroć jak ja, to nie jest to samo. Czynię go takim samym jak ja pod dwoma względami, albo dwa razy gorszym. Więc wersja większości przykładów jest nielogiczna. Bo dlaczego ktoś nawrócony przez kogoś miałby stawać się gorszy od tego, kto go nawrócił i to dokładnie dwa razy? A czemu nie półtora raza gorszy? Albo trzy razy gorszy? Dlaczego dwa razy gorszy? Oprócz tego to nie jest taka reguła. W najgorszym wypadku ktoś, kogo nawrócę, będzie taki sam zły jak ja. No weźmy całe moje zło i będzie taki sam. Logiczne jest natomiast to, co podaje Kody, że staje się taki sam jak nawracający go i pod tymi samymi dwoma względami. Stąd Kody mają rację, dwakroć jak wy sami. Bo stajesz się taki sam jak ty w błędnych naukach, które on przyjmuje do swojego umysłu, 666 na czoło, i w grzesznych praktykach, które odtąd cechują jego słowa i czyny, 666 na ręce. Zamiast zatem chełpić się głoszeniem Ewangelii, powinniśmy zadawać sobie pytanie, co głosimy. Żebyśmy nie mieli odpowiedzialności, że czynimy tych, którym głosimy, synami Gehenny. W oryginale tam, jak przekład inny mówił, piekło, a kody podały Gehenna, bo w oryginale jest Gehenna, a Gehenna, wiemy, to nie śmierć Adamowa, tylko ta wtóra. Czyli mówimy o doprowadzaniu innych ludzi przez uczenie ich błędu do stanu, z którego oni się nie wyjdą już, w którym przepadną. Słowo z objawienia 22 nie mogą być prawdziwe tylko i wyłącznie w odniesieniu do treści objawienia, ale na pewno dotyczą całego poselstwa Ewangelii. A co tam pisze? No znamy to, obiecówka. Oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plan opisany w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które opisane są w tej księdze. Tu jest mowa o rzeczach zbawienia, ale chyba nikt nie powie, że nie dotyczy to całego planu Bożego i tego wszystkiego, co Bóg ma do przekazania jako swoją naukę dla ludzkości. Jeśli opowiadamy własną Ewangelię, wypaczającą charakter i lub plan Boga, podajemy ludziom błąd, czyli truciznę. Błąd to trucizna. W takim przypadku nie spodziewajmy się niczego jak odrzucenia przez Pana. Zobaczmy, co powiedział Łukasza. Tu tak w odniesieniu do zamknięcia wejścia do kościoła, do maluszkiego statka. Wiedział, że wielu nie przyjmie tego faktu do wiadomości i będą się dobijać. Starajcie się wejść, to nie jest przypowieść o głupich i mądrych pannach, ale kończy się tak samo, czy kończy. Ma taką samą treść jak ona. Ona się tak kończy, a w odziemnie zupełnym miejscu przyjdzie okazję, nasz Pan jeszcze raz o tym powiedział. Zobaczmy, co powiedział. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Dlaczego nie będą mogli? No bo gospodarz stanie i zamknie bramę. I powie, koniec, mam już 144 tysiące. A wy staniecie na dworze i kukać będziecie bramy, mówiąc, Panie, otwórz. A odpowie im, co? Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas będziecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą. I na ulicach naszych nauczałeś. A on powie, nie wiem, skąd jesteście. Odstępcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Ta nieprawość to nic, to tylko i wyłącznie wypaczacie mój charakter i plan, dostosowując je do swoich upodobań. Głosicie to, co wam się podoba, a nie to, co ja przekazuję, żebyście głosili. Czynicie nieprawość i odejdźcie ode mnie. Ale zobaczcie tutaj, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą. Czyli mieliśmy Twoją prawdę. To Twoje prawdy mówiliśmy. No myśmy to wszystko z Biblii brali.
A i mało tego, na naszych ulicach nauczałeś, czyli jak gdyby nasze ulice, nasze drogi postępowania aprobowałeś, tam byłeś na naszych ulicach, a teraz nie znasz nas? I to tylko na punkcie zamknięcia bramy. Czy to wszystko, co mieści się w liczbie 666? Wszystko wskazuje na to, że tak, gdyż według wersetu 16-17, to znowu na to zwróćmy uwagę, znamie nie jest dawane po to, by pokazać czyjąś tożsamość, żebyśmy wiedzieli, że to jest ten zły. Tak? Prawdopodobnie dlatego, że znamie nie jest dawane po to, by pokazać czyjąś tożsamość. Brat Russell, który początkowo uważał, że adwentyści, którzy mówili, że 666 to tą właśnie ten wikariusz z Filadelfii, później zrezygnował z tego, bo pod koniec swego życia brat Russell napisał, że są cztery rzeczy, których nie rozumie w objawieniu, i jedną z nich wymienił liczbę 666. To znaczy, że uznał, że znaczenie, które adwentyści podawali dla Vicarius Filii Dei albo jest nieaktualne, albo przynajmniej nie jest tym głównym, najważniejszym. A zauważmy to, co jest dawane znamie. Przecież jest dawane znamie po to, żeby wykluczyć z duchowego rynku wymianę myśli i to nie jednego, lecz wielu, tysiące. Więc to nie chodzi o zidentyfikowanie jakiegoś systemu, że to jest ta 666, tylko zidentyfikowanie swoich, żeby ci, którzy nie mają tego znaku, nie mogli kupować ani sprzedawać, żeby byli wykluczeni, żebyśmy nie mieli z nimi nic do czynienia i nie uważali ich za chrześcijan. Tak, czyli znamię i imię, liczba bestii, to jest to, co wyklucza. I sprawia, aby wszyscy przyjęli znamię i aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczby jej imienia. To był cel. A do Vicarius Filii Dei w ogóle to nie pasuje. Bo to nikt nie chce tego, który nosi tą koronę, wykluczać z czegokolwiek, prawda? A co wyklucza ze wspólnoty Światowej Rady Kościołów? Głównie, choć nie to, nie tylko, dwa wspomniane wcześniej dogmaty. Ten chrystologiczny, czyli inkarnowany Jezus, Bóg-człowiek, i trynitarny. Jeden Bóg, trzech osobach, jedna substancja, który jest uważany za centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej. Jak to szatanowi się udało? Dwa największe, najgorsze błędy. Bo błąd pierwszy, chrystologiczny, uderza w okup i go niszczy, a błąd drugi, trójca, uderza w samego Boga i go niszczy. Bo co, co może Bóg powiedzieć o tym, że Jego Syn został podniesiony do równości z Nim? A przecież On nie jest z Nim równy i Biblia o tym wyraźnie mówi, nasz Pan o tym wiedział, że idzie do Boga waszego i do Boga mojego idę. Tak? I do Ojca waszego i do Ojca mojego. Biblia mówi, jak kiedy już królestwo jego do śmierci zakończy, to odda wszystko Bogu Ojcu, żeby także i on był poddany temu Bogu. A tu go zwyższyli. Czyli jak kogokolwiek podniesiemy do zrównania z Bogiem, to obniżamy Boga, bo on nie ma sobie równi. Więc to jest uderzenie w Boga i w oko, w tych dwóch najważniejsze elementy. Oto jak mówię to sama Światowa Rada Kościołów w swoim statucie. Światowa Rada Kościołów jest wspólnotą kościołów, które wyznają Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela według Pism. To, co jest na czarno wytłuszczone, to jest brzydkie, złe. To, co jest na czerwono, jest bardzo złe. Ale już nie będę już potem nawet komentował, tylko tak, jak będziemy czytali. Tak, jako Boga i Zbawiciela według Pism. I dlatego razem dążą do wypełnienia swego wspólnego powołania do chwały jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to wspólnota kościołów w drodze do widocznej jedności, w jednej wierze, jednej eucharystycznej społeczności. Nie dziwi was słowo Eucharystia w dokumencie protestanckim? Nie pasuje mi. No przecież jakby nie patrzeć, Eucharystia to się wiąże z mszą, z ofiarą, którą oni składają, czyli znowu uderzenie w okup. Co tam Jezus ze sobie umarł? Tu trzeba go, my możemy go złożyć ponownie, a jak nie złożymy, to potem będziesz miał problemy, więc lepiej przyjdź potulnie, przynieś pieniążki, my zrobimy mszę, odprawimy i no nie wiem, co to w ogóle robi słowo. Może jakieś nowe znaczenie nadali, ale jest to dziwne, to jest nieprotestanckie określenie. Wyrażonej w kulcie i wspólnym życiu w Chrystusie. Działa na rzecz tej jedności, o którą Jezus modlił się dla swoich naśladowców, aby świat uwierzył. SRK jest najszerszym i najbardziej globalnym ze zorganizowanych wyrazów współczesnego ruchu ekumenicznego, ruchu, którego celem jest chrześcijańska jedność. A to już właśnie mówiłem, to już ten komentarz. I podsumowanie. 666 to zatem złe, bo błędne i grzeszne doktryny, praktyki i ducha antychrysta przyjęte do umysłu na czoło lub do metod postępowania w służbie Bogu na rękę, czyli uznanie i służenie Jego doktryną, praktyką w harmonii zawartym w nim duchem. Jestem na końcu jeszcze napisałem komentarz odnośnie tego lub, bo to nie jest na czoło i na rękę, tylko na czoło lub na rękę. To wydaje się sugerować, tak sobie myślę, to jest moje zdanie, to lub wydaje się, nie i, tylko lub wydaje się sugerować, że nie trzeba nawet koniecznie wierzyć te błędne doktryny, wystarczy odpowiednio postępować, tak jak oczekuje bestia lub jej obraz.
zapasuje, bo ci, którzy wprowadzają różnego rodzaju błędy, to mówią, to sobie możesz mieć swoje zdanie, ale masz siedzieć cicho i postępować, jak my oczekujemy, że będziesz postępował. Więc nawet jak nie przyjmujesz do umysłu, bo tam ci coś nie zgadza, siedź cicho i miej, zachowaj to dla siebie. Bo jak będziesz mówił, to my będziemy z tego powodu tracili, bo będziesz w jakiś sposób wykazywał nasz błąd i będziemy musieli się tłumaczyć, więc masz tu lub tu przyjmij, wszystko jedno, gdzie przyjmiesz, masz coś od nas wziąć i być cicho. Tyle. Trochę przedłużyłem. No tak, dzisiaj się przedłuża, wczoraj się przedłużało. Przepraszam, ale inaczej krócej nie potrafiłem. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Pan te myśli pobłogosławi i wiedzmy, co się mniej więcej mieści 666.